Witam wszystkich. Troszkę inny odcinek niż zawsze, ale odcinek z serii Pieczemy z orkiszową pasieką. Postanowiłem pokazać najprostszy przepis na chleb orkiszowo-krzycowy od kolegi. Pozdrawiam cię, Staszek, i trochę z modyfikacji moje, ale po kolei zobaczymy, czego potrzebujemy. 5 deko świeżych drożdży, 2 łyżki cukru, 3 łyżki oleju plus troszkę na posmarowanie brytwanek, 2 łyżki soli, litr maślanki, 250 g mąki żytniej krzycowej razowej i po kilogramie mąki orkiszowej i mąki żyta krzycy. I co na początku robimy? Prosta sprawa. Trzeba drożdże... A, byłbym zapomniał jeszcze. Chipsy jabłkowe na przegrywę, bo będzie dużo wolnego czasu, żeby się nie nudzić. Cukru. Ładujemy cukier. Ja się tam nie rozdrabniam, półtorej, dwie łyżki można wrzucić. I trzeba to rozrobić z cukrem. Trzeba to rozrobić do formy płynnej. To się stało robić w formie płynnej. To się tam giełda, aż się rozgiełda. Można to trochę zamieszać, na chwilkę zostawić, żeby było lżej. Ale ogólnie z tego ma się zrobić zasłana. Z tego ma się zrobić, widzicie, mam 3 ręce. 2 ręce i trzecia ręka trzyma aparat. Zdolny jestem, co? Dobra. W międzyczasie sobie do naczynia wlejemy maślankę. Byle jaka maślanka, to jest akurat nie chwyt marketingowy, ale mniejsza o to. Chwyt marketingowy, bo typu wiem, idzie ten litr, nie kilogram, ale ktoś ma dobry biznes na tym, to nie oceniam, czy dobrze, czy źle, dałem się nabrać. Ogólnie to powinien być 1 litr, plus jeśli mamy mąkę samej orkiszowej pieczemy, to 0,7 litra wody, a jeśli mamy orkiszowo-krzycowe, to trzeba będzie dolać litr wody, czyli litr maślanki, litr wody i to podgrzewamy do temperatury około 40 stopni. A jeśli mamy orkiszowo samo, to 0 litr maślanki i 0,7 wody do garnka. Zaraz pokażę tu jak. Jeszcze ważna sprawa. Ja tu daję wodę zwykłą kranową, ale mamy niechlorowaną. Tu nie może być woda z chlorem, bo chlor zabije drożdże. Więc to musi być woda albo mineralka jakaś z butelki, albo nawet może być tak jak tutaj mówię, z kranu, tylko po prostu nie może być woda chlorowana. Ja tu mam dobrej jakości wodę w wodociągu, więc nie ma problemu. Dobra, litr tego poszło. Grzejemy do 40 stopni, w międzyczasie rozrabiamy drożdże. Za chwilę powiem co dalej. Już prawie mamy, jest 37 stopni. To już praktycznie grzanie można wyłączyć. Albo człowiek jeszcze umie, to by wyłączył. Dobra, za chwilę będziemy przelewać, powiem co jak. A, jest wystarczająca temperatura. Opsa. Tam. Dobra, pokażę jeszcze drożdże. Mają być takie płynne. Trochę cukier się nie rozpuści, to nic nie szkodzi. Ważne, żeby się drożdże rozpuściły. I drożdże siup do mąki. Siup do mąki, ale trzeba dobrze wypływać kubeczek, a żeby nie było więcej wody, to zrobimy w ten sposób, że to sobie odłożę łyżkę, bo się jeszcze przyda. I kubeczkę nabieramy stąd, żeby się kubeczek opłukał. O, pięknie, pięknie. Ważne jest, żeby ta maślanka z wodą nie była za ciepła, bo się drożdże też poparzą. Około 40 stopni, ale wiadomo, 45 też się krzywda nie stanie, ale nie może być za ciepło. Dobra, ja na chwilę to jeszcze odłożę. Dobra, mam wlane, teraz trzeba jeszcze zamieszać mąkę tą razową, krzycową z drożdżami i maślanką. Wiadomo, nie musi być idealnie rozmieszane, ale trzeba tak, żeby to w miarę było zabełtane. Zabełtane. I zobaczycie, co się będzie działo potem, jakie czary się podzieją. I tutaj jeszcze nadmienię. Ktoś chce piec na zakwasie,
Jak najbardziej. To w tym momencie zamiast drożdży dodaję zakwasy. To wszystko. To, co mamy teraz w garku, to jest zaczyn. I odstawiamy go. Spadaj z łyżki. Przykrywamy szmatką, znaczy ściereczką. Ściereczką. Przykrywamy ściereczką. I odstawiamy na godzinkę w ciepłe miejsce. Tak, ciepłe miejsce jak dla mnie to jest minimum 20 stopni. Jak nie ma 20 stopni, to nie jest ciepłe miejsce. Także przykrywamy i widzimy się za godzinę. Mamy godzinę czasu wolnego, żeby pojeść chipsów jabłkowych. Powiem tylko, że na hasło Orkiszowa Pasieka jest promocja 10% taniej na ekologiczne chipsy jabłkowe. Bardzo smaczne, one za szybko znikają, ale fajnie są. No i pieczemy dalej, widzimy się za godzinkę. Zakwas ładnie się pieni. Zaczyn. Ładnie się pieni, minęła już praktycznie godzinka. Można troszkę krócej, można troszkę dłużej, to nie ma znaczenia. Można do półtorej godziny poczekać. Niektórzy zostawiają na samą noc. Ja tego tak nie robię. A i co jeszcze? Jak ktoś nie ma termometru kuchennego, to po prostu ta woda z maślanką, to w takiej temperaturze trochę cieplejsza niż mleko dla dziecka. Żeby nie była gorąca, a cieplejsza niż ludzkie ciało, więc troszkę ma być czuć ciepło. Dobra, ja się idę myć, bo będę łapką wyrabiał. A żeby nie było chleb za bardzo doprawiony, to pasuje umyć tą łapkę. Także mykam i za chwilę wracam. Dobra, ręce umyte. Do tego sypujemy 2 łyżki stołowe soli. Jak ktoś woli mniej słone, może łyżkę, może półtorej. To już kwestia smaku. 3 łyżki oleju. Zwykły rzepakowy olej. Szkoda, że taki, gdybym miał własnoręcznie tłoczony, na pewno bym taki dał, bo tutaj oprócz soli i oleju to wszystko jest naturalne i zdrowe. Soli niestety musimy dać do smaku, oleju też, żeby to ciasto się tak nie krzyło, więc najtańszy olej zwykły, rzepakowy. Mówię, jak ktoś ma możliwość własnoręcznie wytłoczyć olej, to polecam taki dodać. I soli, jak ktoś ma młynki, żeby była taka bez coś tam, po prostu podają cyjanek potasu czy coś takiego do tej soli. I teraz trzeba przesypać delikatnie, żeby całej kuchni nie zaciapać. Już nawet nie pamiętam, która mąka jest z żyta krzycy, która jest z orkiszu. To nie ma większego znaczenia. Zakurzyło się, czy zamączyło. Co jest przy pieczeniu chyba fajne, że jak ma się dobrą mąkę, to wystarczy tylko nie popsuć tego. Nie trzeba jakiejś specjalizacji od tego mieć, tylko wystarczy nie popsuć tej mąki. Ja mam mąkę właśnie z własnej uprawy, w której nie było grama nawozu, ani grama oprysku. Dlatego będzie fajny, zdrowy chlebek. O orkiszu wszyscy wiedzą, jak jest zdrowotny. A o życie krzycy warto poczytać. Zapraszam na Facebooka Orkiszowej Pasieki. Orkiszowa Pasieka na Facebooku znaleźć. Tam jest artykuł o życie krzycy, jak to reguluje cholesterol, cukier i w ogóle. Jest fajny. Zapomniałem jeszcze, jakie ma inne właściwości. To jest podesane właśnie jest dla cukrzyków, diabetyków. No. Niski poziom cholesterolu też wpływa. Trzeba teraz to zakłuciać dobrze. Na początku się w garstku niby nie mieści, ale tak naprawdę to się zmieści. Jeszcze będzie musiało wyrastać. Jeszcze fajnie w rękę ciepełko. I to trzeba tak dobre 5 minut, najlepiej 10 minut wyrabiać. W zależności kto ile ma serca wchodzi do tego. Więcej serca wkładamy, będzie lepsze, dłużej mieszamy, wyrabiamy, mniej serca też będzie. Najważniejsze, żeby to napowietrzyć, to ciasto, było wszystkie składniki połączone i napowietrzone. Wtedy jeszcze będzie wyrastało. Jak jest za gęste lub za rzadkie, to można wody dodać, trochę mąki dosypać, to już wszystko w kwestii takiej, żeby to było nie za gęste, nie za rzadkie. Ja widzę, że chyba tu będę miał trochę za gęste.
Dolejemy troszkę ciepłej wody i też będzie dobrze. A może nie będzie tak jak chyba jednak nie. Może odrobinkę można by było kapnąć, ale... Dobra, minęło parę minut. Właśnie w takiej konsystencji ciasto połączone wszystkie składniki. Teoretycznie powinno super odchodzić od ręki, ale jestem zbyt leniwy. Mi się nie chce w tym bawić, także... Aha, jeszcze jedno. A propos tych chipsów, to zapomniałem, czy jest 5 czy 10% rabatu, więc zadzwońcie do producenta, albo napiszcie i on wam powie. W każdym razie hasło orkiszowa pasieka. Dobra, tu mamy zrobione. Stary sposób mojej mamy i babci. Jak nie chce odchodzić od palców, bierzemy nóż i tą tępą stroną ściągamy. Elegancko się ściąga. Bo szkoda tego ciasta zmarnować, żeby... Trzeba go wykorzystać do zera. Ładnie pomiędzy paluszkami, cias. Wyczyścimy wszystko. Odkładamy tutaj. Przykrywamy ściereczką. I czekamy, aż będzie chciało uciekać z garnka. Garnek ma 7 litrów. Jest super, właśnie tak pomyślane, że jak już chce uciekać, to znaczy, że trzeba dobry twanek przykładać. Więc czyścimy to. W międzyczasie brytwanki trzeba przesmarować olejem. To normalka. I znowu mamy jakieś 30 minut do 40, nawet 45, w zależności jak ciepło jest w pomieszczeniu. Jeszcze mamy tyle wolnego. Także naprawdę, pieczenie chleba to jest głównie czekanie. Mało roboty, dużo czekania. Dobra, także teraz powiem, jak powiedział tu klasyk. Pauza. Minęło trochę czasu, nawet nie pamiętam ile, bo nie patrzyłem na zegarek. Jest ponad garnek. Mamy gotowe brytwanki, mamy garnek. To do dzieła. Niektórzy się bawią w ważenie, żeby to było porówno i tak dalej. Ja się w takie głupoty nie bawię. Na oko. Ciachu i po strachu, jak to mówię. Nie przyjmujcie się, jak wam wyjdzie trochę więcej, trochę mniej. Można też dołożyć później, to się fajnie i tak połączy, więc ciasto zostanie. To można elegancko potem dołożyć. Opsa. Jest brudne oczywiście od tego ciasta. No, dziecko nie potrafi się nożem obsługiwać, to się pobrudzi. Tak bywa. Bluza mi weszła do ciasta wnet. Takie ma konsystencję mieć. Nie za rzadkie, nie za gęste. Jest sam raz. I teraz patrzymy, gdzie nam brakuje. Tu trochę dołożymy. Spada ciasto. Będzie teraz za dużo, ale trudno. Będzie jeden większy. Dwa mniejsze też będzie. Jak powiedziałem, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, by się tu ciasto znalazło w brytwankach. Dobra, damy pauzę. Jak się uda mi lepiej spokojnie przyłożyć, to jeszcze. Mamy przerzucony do brytwanek. No, nie musi być tak idealnie, byle było. Teraz trzeba uruchomić piekarnik na maksymalną temperaturę. Grzanie góra dół. Jak będę potrafił, to włączę. Co? Dobra, chyba jest. Trochę techniki, człowiek się gubi, ale działa. Jest. Na 250 mark ustawione. I góra dół grzanie. Jak się nagrzeje, brytwanka podrośnie, to będziemy wkładać. Na razie znowu czekamy. Piekarnik już jest prawie nagrzany, więc chlebek podrośnięty. Teraz niektórzy można posmarować to i rozszczepanym jajkiem. Ja to robię zwykłą wodą. Nie mam nic, co by mi posmarowało, dlatego stary sposób mojej babci. Oczywiście ręka umyta. W ciepłej wodzie maczam i po chlebie. Tak, żeby po prostu była zbliżona skórka.
I tak robimy. Nie wiem, po tego jest jakoś bardziej chrupiąca skórka, albo mniej chrupiąca, nie ma pojęcia. Tak robiła babcia, mama. Tak robię i ja. Dobra, przyjmijmy, że to mamy. Mamy piekarnik na 250, światełko zgasło, znaczy, że jest rozgrzany. Więc teraz będę wkładał jedną ręką, nie wiem czy się uda, ale może się uda. Jeden chlebek, go uważaj, żeby się nigdy nie dotknie, bo się poparzy. Trzeba to zrobić w miarę szybko, żeby nie wystudził się piekarnik. Ale zrobimy, jak będziemy umieć. Drugi chlebek. I trzeci chlebek. I teraz najważniejsze. Przed zamknięciem piekarnika robimy znak krzyża. I zamykamy. I za 10 minut trzeba będzie skręcić temperaturę i włączyć termoobieg. Jest 20 po. Po tym jak włączyłem do prądu. Także jeszcze trzeba zaczekać 10 minut. Zapomniałem powiedzieć, że teraz moje ulubione patrzenie, jak rośnie chlebek. Bo on tu jeszcze w piekarniku troszkę podrośnie. Ja tu lubię siedzieć i się patrzeć. Tu możemy się skleić, bo za blisko dałem, no ale to nie jest ważne. I tak sobie siedzimy i patrzymy przez 10 minut. 10 minut minęło, a odbijam się w piekarniku, nie wiem czy widać. Jak podrosło. I to jest tak, dobra, przerzucę. Tak, robimy, że ma być termoobieg włączony, góra dół grzanie. To prawdopodobnie będzie to. I zmieszamy na 180 stopni. Tu jest 200, 150. Przyjmijmy, że tak. I to jest, ale jeszcze wracanie do tego chlebka. Czasami popęka, czasami nie popęka skórka z wierzchu. Jeśli jest dobrze wyrośnięte, zanim włożymy do brysfany, zanim włożymy do piekarnika, to ona nie popęka. Czasem się sklei, jak tutaj, się skleiło się, ale nie popęka. A jak jeszcze jest kiepsko wyrośnięte i bardzo szybko dużo rośnie, to wtedy spęka na górze. To jest tak, kto jak lubi. Ja lubię akurat, jak jest spękana, no ale trudno, to nie ma znaczenia. I dobra, teraz jeszcze 50 minut, czyli 30 plus 50, 80 godzin. Dobra, policzcie sobie sami. Ja mi dzisiaj głowa boli, ja nie myślę. I dobra, i teraz mogę gdzieś iść, znowu coś robić. Niech to się grzeje i piecze. A my idziemy dalej coś robić. Także nie musimy cały czas pilnować. Ważne, żeby z garnka nie uciekło. A poza tym to. Myślę, że to nie jest najtrudniejszą rzeczą. A potem dopowiem na końcu jeszcze. Minęło 50 minut od przestawienia piekarnika, czyli w sumie godzinka pieczenia. I wyciągamy. Nie wiem, jak to będzie widać, ale nie ma pomocnika teraz. To muszę nagrywać sam. Trzeba to wyciągnąć. I jeszcze Wam pokażę jeden bajer, ale to na końcu. Ops. Jeden bochaneczek. Piły. Przepraszam, że mnie nie widać. Ale walczę ze zlepionym trawkiem. Bo się skleiły dwa bochaneczki. Tak ładnie rosły. Ale to nic się nie dzieje. Jak najbardziej jest wszystko zjadliwe. Cyk. I ostatni bocheneczek. I będę Wam opowiadał o tym, co i ja. Opsa. Tak to wyglądają chlebki. Orkiszowo-krzycowe. Oczywiście jeszcze dopowiem, że z
bardzo zdrowe chlebki, naprawdę zero nawozu, zero pysku do tej mąki. Jeśli ktoś potrzebuje takiej mąki, chciałby piec chlebki, to jak najbardziej mogę się podzielić, mogę odsprzedać. To nie jest problem. Numer telefonu mój zostawię w opisie do filmu. Więc co jeszcze taki jest bajer, że dlaczego na kocyku? Bo przykrywamy teraz kocem. Nie wiem dlaczego. Tłumaczyli mi babcia, mama, żeby skórka była większa, trzeba przykryć kocykiem, żeby on tak powoli dochodził sobie w środku. Jeszcze muszę zdjęcie zrobić, to zaraz po prostu nie odkryję. Także mąkę mam, naprawdę to jest 500 i krzysa i orkisz plus ta razowa. To wszystko jest dostępne. W standardach ekologicznych produkowane, więc zdrowszego pieczywa chyba trudno sobie wymarzyć, żadnych polepszaczy, żadnych... Wiemy przynajmniej co jemy. I pytanie teraz do wszystkich. Czy tak trudno jest upiec, jeszcze go odkryję. Czy tak trudno jest upiec taki chlebek? Czy to jest jakaś wielka sztuka? Moim zdaniem to jest banalnie proste. Banalnie proste pieczenie chlebka. Ile nam to zajęło? Trzeba zobaczyć na nagraniu, ile nam to zajęło. Reszta to czekanie. Można w międzyczasie sprzątać, można w międzyczasie robić różne rzeczy. Ktoś powie, 3 bochenki takie to za dużo, bo taki jeden bochenek jakieś 1100-1200 gramów ma. O, kiedy ja to zjem, te 3 bochenki popsują mi się. Nie. Pieczywo się bardzo fajnie mrozi, można wrzucić do zamrażarki i wyciągać na bieżąco. Jeszcze jest też taki motyw, żeby się nie zsychało. Worek foliowy, no niestety folia. Nie lubię plastiku, folii, ale niestety foliowe worki. I on się wtedy nie będzie też wsychał. Tak go można przechowywać. Oczywiście po wystygnięciu, bo to inaczej to by było barbarzyństwo. Więc po wystygnięciu można takie rzeczy zrobić. Tutaj niestety jest rozrywany, bo mi się dwa skliły, ale widać jaki on jest pulchny. Słychać jak puka. Kto wie o co chodzi, to wie. No jeszcze raz zachęcam do pieczenia własnych chlebków. Bo to co mamy w sklepach to niestety jest takiej jakości jakiej wiemy. Z jakiej mąki nie wiadomo czy to z polskiej czy z innych krajów ukraińskich nie wiadomo czy przeskane, a tutaj samo zdrowie. I policzcie sobie ile taki chlebek kosztuje. Dodam tylko, że orkiszowa mąka dyszka, mąka z żyta krzycy jasna 7 i mąka z żyta krzycy razowa 6. Więc zobaczycie, że chlebek naprawdę nie jest drogi, a ma fajne właściwości i samo zdrowie. Jeszcze raz odsyłam na orkiszową pasiekę na Facebooka. Tam też więcej informacji o tym. I pieczmy chlebki.